Witam, Krzysztof Sylwanowicz. Chciałem powiedzieć, że bardzo jestem zdenerwowany, na przykład przez tego pana, który pierdzieli tutaj takie głupoty w internecie, że już nie powiem, bo po prostu nie mogę wytrzymać z durnym ćpokiem, który nie bierze, będzie zdychał tak jak ja. Tak samo z tego białka, z tego wszystkiego, co się dodaje, żeby się nie psuło i że nie można kupować, że trzeba wybierać. To lewo, prawo, zielone półprodukty, takie, owakie, więcej, mniej. Zobaczymy, na ile cię będzie stać, czy na naturalne, czy na udawane. Wszystkie dobre, wszystkie dla ludzi, wszystkie do jedzenia, wszystkie dla lepszych, wszystkie dla gorszych. Pierdziel sobie dalej tym swoim ty, potrąb sobie jeszcze dupku. W internecie, koniecznie w internecie, bo cię będziesz miał wtedy oglądalność, będziesz miał. Oglądać cię będą kobiety, wystawisz swojego chuja jeszcze i będą sobie oglądać tego chuja, będą się podniecać i będą się na ciebie pakować, włazić na ciebie. Fuf. Dość mam ciebie. Po dziurki w nosie. Spadaj po prostu. Z wysokiego piętra. No, a kamerę włączyłem dlatego, że chciałem powiedzieć o czymś abstrakcyjnym. Pograj sobie w gierkę. Abstrakcyjnym o programowaniu obiektowym i o tym, że właśnie zainteresowałem się z powrotem tym programowaniem obiektowym po 30 latach schodzenia programowania obiektowego na manowce gier, na manowce wirtualnych światów. Wirtualne, znaczy obiektowe programowanie to właśnie tak jest. Przeważniejsze są struktury danych niż algorytmy. I to jest to przekleństwo tej właśnie informatyki, na tym polega, że struktury danych są łatwiejsze do przyswojenia niż algorytmy. Algorytmy to jest to, co jest sednem, bo w ogóle wszystkiego i sensem czegokolwiek. Algorytmy, nie struktury danych. Struktura danych to jest wiadomo, trzy wymiary, mamy już objętość, mamy cztery wymiary, bo jest w czasie się zmienia, mamy jeszcze piąty element, który, że tak powiem, prowadzi nas jakąś ścieżką przez tą czterowymiarową rzeczywistość, czyli już mamy gierkę po prostu. Mamy gierkę, bo przemieszczamy się w czasie, bo w tej trójwymiarowej rzeczywistości. I możemy iść w lewo, w prawo, możemy podjąć decyzję. My czujemy się wspaniale, bo w ogóle udajemy, że jesteśmy w ogóle. Tak naprawdę udajemy, że jesteśmy. Nie ma nas, tylko udajemy, że jesteśmy. Dlatego gierki nie są dobre. Najważniejszy jest algorytm przejścia przez ten świat czterowymiarowy. Algorytm przejścia przez świat czterowymiarowy to przede wszystkim polega na tolerancji, na tym, żeby nikomu nie szkodzić, na tym, żeby nie gadać głupot o tym, co trzeba jeść, a czego nie trzeba jeść, co trzeba kupić, a czego nie trzeba kupić. Każdy kupi to, na co go stać. Dobrze by było, żeby innych było stać na wszystko, czego potrzebują. I tylko tyle, wcale nie więcej. No, bo oczywiście więcej też, bo dlaczego by nie tylko potrzebują jedzenia i picia, ale potrzebują też przyjemności z istnienia. A więc w związku z tym przyjemność z istnienia każdemu sprawia co innego. W tym momencie jest to na tyle indywidualna potrzeba, że jak to mówią, sam Bóg wie, co jest komu potrzebne. Czyli sam Bóg, który jest wmontowany w nasze organizmy i po prostu wie, nasz organizm wie, czego potrzebuje. Niestety często potrzebuje złych rzeczy, które są dla nas szkodliwe. I w związku z tym tutaj mamy dodatek tych, którym zależy na naszym istnieniu. Czasami zależy, czasami zależy, a potem już przestaje zależeć i już wcale nie chcą, żebyśmy istnieli. I wtedy, no, jak gdyby łatwo nam zaszkodzić i w tym momencie musi się odezwać nasze własne, indywidualne odczuwanie tego, co nam potrzeba, czego nam nie potrzeba. Taka wyważona równowaga. Wyważona równowaga. Równowaga jest zawsze wyważona, bo no nie zawsze, ale może być równowaga chwiejna, obojętna,
różne typy są równowagi, też jest warto się o tym zainteresować. Czym się różni równowaga chwiejna od równowagi obojętnej? Bardzo ważne, dlatego że w każdym życiu przydarzają się takie etapy, gdzie jest się w równowadze chwiejnej, a potem jest się w równowadze obojętnej, a potem jest się jeszcze w równowadze trzeciego typu, ale nie pamiętam już w tej chwili jakiego typu. Tak, i to już jak gdyby starczy mi na dzisiaj tego gadania ze zdenerwowania, bo i tak musicie się nauczyć sami, co jak brnąć przez tą czterowymiarową rzeczywistość internetu. To taka gierka, ale tak naprawdę sam gąszcz taki, że w ogóle do niego wchodzić nie warto nawet. Tak naprawdę warto tylko do niego czasami zajrzeć, zanurkować po jakąś informację konkretną, która jest na wam życiowo potrzebna. Nie ma sensu szukać w internecie. Trzeba szukać w swojej głowie, w swoich potrzebach, w swoim żołądku, w swoim języku, w swoim smaku. W swoich potrzebach. W swoim głodzie, w swoim chłodzie. Czego potrzeba? I tego warto szukać. Czy w internecie, czy poza internetem, zawsze. Straszny filmik, ale nic na to nie poradzę, że tak mi wyprowadził z równowagi ten dupek z używaniem sygnału dźwiękowego w mieście, gdzie nie wolno używać sygnału dźwiękowego, oraz ta kobieta z internetem, która po prostu jest tak przerażona wszystkim, czym ją nastraszą wszyscy inni ludzie i wszyscy, którzy chcą na niej zarobić. Zarobicie, ale tylko tyle, ile ja będę chciał zjeść.